Siema, siema. Imprezka. Otwarte, ponieważ była nowelizacja. Teraz wam pokażę, co się dzieje. No to właśnie pod tym samym kątem między innymi były wycofane obostrzenia co do tak zwanej godziny policyjnej. A generalnie rzecz biorąc, co pan zrobił, ja ten pan mówi, nie mówił już. Ale nawiązuje do tego, co podlega pod takie coś, że patrzy na człowieka na morale. Generalnie ustawa i ustawa jest różna. Ale nie, one są na równym poziomie. Na aspekt prawny to jest jeszcze konstytucja właśnie, ale która w artykule 31 punkt 3 ogranicza pewne prawa i swobody. Nie, prawda. Nie. Niech pan przeczyta 228. Między innymi musi pan doczytać. Dobry wieczór. 233 jest zapisane. Dobra, nie, no spoko, no. Ja mówię, jeszcze bo chwilę, tak samo. Tak, tutaj. Jeżeli mogę, podałbym rękę, bo zostało, ale zostało dotrzymane słowo na słowo. Tak jak najbardziej. Porozmawialiśmy bez masy. I ona podopieczni się wycofują. Tak samo tutaj będzie porządek, będzie spokój. Jakby pan ewentualnie sięgnął do internetu, bo pani nie może odszukać tej konstytucji. Artykuł 31, tam paragraf był 33. Proszę zobaczyć. W każdym razie, podoba mi się to, tak, w tej chwili. Ale nie dało rady tego od razu. Proszę, bo to są te konstytucje. Ja to mam. 31 się boją, tak? Tak. O ustawach i w rozporządzeniach. To też trzeba wiedzieć, żeby mieć prawo. Tak, proszę. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustawione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. I w ustawie tego nie mamy. W ustawie tego nie ma. Nie ma stanu wojennego. Polędwiczka, kurczaczek. Zdrowiutkie mięsko. Nie ma tego. Nie ma tego. Ale tylko mówię, przecież proszę nie podnosić do mnie ustawy. Ale dlaczego nie wolno, jak chodzicie i kupujecie do nasze pieniążki, chodzicie po sklepach? A za pana pieniądze chodzimy po sklepach. 20 osób zgodziło. Dzięki wam, że chodzicie razem z nimi. Tam bo i nawet konstytucję mamy przy sobie. Ale dzięki wam też, nie? Bo też chodzicie i straszycie. Tylko 20 osób, nie dla was. A tak się boicie o swoje pieniądze. Nie, pan szmat pierdolą. Na żywo tutaj mówili w domu, bo ja chciałem uczyć, bo mi powiedzieli, że jak mi to zrobiłem, to już zabiorę. Nie wiadomo. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie da się tego ogarnąć tak łatwo. No, mózgiem nie da się ogarnąć. Ale ja sądzę, że oni są tak jak milicjanci za czasów komuny. To jest na żywo w ogóle. Byli faszerowani herbatką, kurwa, z jakąś chemią i byli ogłupiani. I sądzę, że ci policjanci też są pod wpływem jakichś narkotyków. I to, kurwa, na 100% oni są pod wpływem. Tak, bo tamten jeden, co tam, kurwa, się zachowywał tak koło radiowozu, jak przechodziłem, no wyglądał, kurwa, jakby... Ja, kurwa, bo ja przechodziłem z ulotkami, ale... wciągnął. No, dopiero, no. Zostało coś podjęte, co pan Fadiadowca powiedział. Co, odchodzą? A my sobie tutaj też grzecznie... Nie będzie żadnych awantur, nie będzie zakłócenia ciszy nocnej i jest okej. Okay. Tutaj Gates, tak, jak to dostał tym ciastem, to tym Gates, kurwa, tak... Widziałem, parę razy to nagrywało. Tutaj nikogo nie zmuszał do przychodzenia. Nie? No nie, ale nie, chodzi mi o to, że to zostało, wiesz, nagrane, więc też pan... Uwaga, bo ja mam patyczę. Słuchajcie! Halo? Czekaj. No dobrze, Uważajcie, policjanci powiedzieli, że będą jeden siłą nas będą wyciągać, mają tutaj księdza, ale przed chwilą do siebie. Pół godziny nam dają i siłowo tego idą. Przed chwilą między sobą tutaj trzech rozmawiało. Marta mi też teraz dzwoniła. Przed chwilą. To będą gasić sami ognisko! Bo nas zgrażają! Latą! Jedziesz live'a? Nie wiem, ale co mówisz? Jedziesz live'a? No i to ja jadę cały czas, nie, ale zeszło osobnie do Tysiaka, nie? Do Tysiaka, to u mnie jeszcze... To u mnie nikogo nie ma na live'ie.
Właśnie Chrisu. Chrisu możesz się przedstawić, bo też jesteś działaczem. Siema, siema. Chris Biegunka Team. Zapraszam. Komentarz, komentarz może do tego wszystkiego. Zapraszam do odwiedzin, jak ktoś ma ochotę. Ale komentarz odnośnie tej całej sytuacji, co się tu dzieje. No co, robimy sobie ognisko. Wolni ludzie. A tu nas nachodzą z każdej strony. A tutaj przychodzi ochrona z bronią w ręku. Z kiwerą, z naszych podatków. Tak, właśnie, z naszych podatków. Właśnie o to chodzi. No i nas poucza, lekko mówiąc. Razy trzy leci u mnie? Jest. A kto to... W 1942 to jest odnośnie poruszania się. To musi być zrobione ustawą w stanie klejnym. Kto siebie dzwoni, wiesz? To jest specjalna ustawa, to nie jest zwykła ustawa. Co pogadać? Siemka. Notorycznie będę do niego dzwonił teraz. Numer ma. Ja właśnie do niego dzwonię. Aha. A jak się ten morsuje? Super. To jest na żywo w ogóle u mnie na kanale. Na żywo. Morsuje się super. Przyczajony reporter. Taki, i taki po cienku trochę. Tak. Wyłączyłem sobie. Tak, jestem na żywo. Nie razić po oczach. Tam policję to trzeba było nagrać. Ale wam nie chcę ten... zakłócać wizji. No, nie ma co sobie siecić po oczach. Dzień dobry, witam. To razi strasznie. Witam moją mamę, której nie powiem, że mam wezwanie do sądu. A ja nie miałem jeszcze wezwania do sądu. No tu. Jak kto ci robił fotę? Z tym, z flagą. Mój mąż. Ile było stopni wtedy? Nie wiem. Ja tak wchodzę, wiesz. Basia, wiesz co? Gdzie straciłaś Kubusia? Dzwoniłem do Kubusia. I co? No przyjdzie to za 10 minut, coś takiego. Ale ja się rozwijam, bo jak tu mają zaś wpadać. Nie, to w ogóle nie ma sensu. Słuchajcie, to żaden z nas nie chce być zatrzymany. No, jeśli o mnie chodzi. No, więc no, tak. Po prostu trudno, no. Będziemy musieli stąd... Tak. Nie, nie gasimy. Ja to mam, jeżeli oni mówią, że nas będą siłą, no to ja, no zostawimy robotę. Ja sorry, ale ja nie mogę tego zgasić, bo ja tu chciałam być do pierwszej w nocy. No tak. Więc będę musieli ściągnąć kaski albo do hełmów nalewać wody i gasić. Mnie to nie interesuje. Albo do kieszeni. A mogą sikać, to mnie tam wie. To jest już dla mnie po prostu porażka, tak? No nie wiem, no to... Słuchajcie, w ogóle dzieciaki... Znaczy no, ja myślę, że tak, nie wiem jak reszta, czekajcie, pogadajmy tutaj. No i co myślicie? Może robimy jakiegoś... Nie wychodzimy na pewno i stoimy, no kurwa, no boicie się... No, wspierajmy się, bo... A czy nie, nie, nie... Na pewno nie wychodzimy, kurwa, no. Czekamy, niech spróbują, kurwa, no, to, no, nie ma innej opcji. No tak, tylko, że dobra, spróbują, no i co? No i co, no i co, no 4-8 posiedzisz. No i co tym zrobimy? No, a co my, a co zrobimy wtedy, że uciekniemy? Znaczy nie, no nie. No właśnie, no co zrobimy, jak uciekniemy? No pokażemy, że kurwa, że boimy, no. Ale mamy nie boić, nie bać się. Jest część policjantów, do których już to dochodzi. Jeden, tutaj tylko i wyłącznie jeden policjant tak ciśnie, ten w czapce jebany biały. On tak ciśnie. Stoimy tutaj w miejscu. No to nie, no to uciekaj. Moja Ania też. Moja Ania też ucieka, bo też mamy dzieci u babci. Mieliśmy jeden dzień fajny taki bez dzieci wreszcie. To tak fajnie, wreszcie. Przerwa na razie.